Moi kochani, będzie lekko kontrowersyjnie. Dla was kontrowersyjnie, a tak naprawdę to poruszę samo sedno problemu. Samo sedno problemu to jest takie, że jeżeli nie jesteś jeszcze milionerem, a bardzo się starasz być milionerem, to jest jedna podstawowa przyczyna. Jeżeli bardzo chciałbyś spotkać w swoim życiu cudowną kobietę, niezwykłą księżniczkę, która będzie na ciebie patrzeć jak na księcia, a może nawet lepiej, a jeszcze nie patrzy na ciebie, to jest jedna zasadnicza przyczyna, że tak nie jest. Tą zasadniczą przyczyną, że nie osiągnąłeś w swoim życiu celu, który bardzo chciałbyś osiągnąć, to jest to, że jesteś wierny, swoim przekonaniom, jesteś wierny swoim ideom, że jesteś wierny temu, co ty uważasz za słuszne, że ty uważasz, że słusznie jest tak, jak ty myślisz, natomiast ten cały świat robi tobie wbrew albo nawet na przekór. To znaczy, że ty robisz dobrze, ty postępujesz dobrze, ty myślisz dobrze, ty masz właściwe wartości i nimi się kierujesz, a tu coś nie wychodzi. I dlatego jak długo będziesz się kierował swoimi przekonaniami, swoimi wartościami, to nigdy nie staniesz się milionerem, nigdy nie staniesz się księciem, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Żeby być szczęśliwym, bogatym i mieć cudowne życie, należy zrezygnować jak najszybciej z własnych przekonań, którym było się do tej pory wiernym. Amen.